Za moimi plecami znajduje się torowisko zachodnie Warszawy Zachodniej. I co ważne, dokładnie w tym miejscu znajduje się obiekt MZ2. Pod nim już jeżdżą pociągi, na nim będą jeździć od września, a jak to wszystko wygląda, o tym w tym filmie, póki jeszcze mogę nagrywać. Zaczynamy! Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć, czem, a wiznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050. Parę dni temu był film o samej Warszawie Zachodniej, jak powstają nowe perony, nowy dach i nowe przejście podziemne. Jak chcecie dokładnie zobaczyć, co się tam dzieje, to kliknijcie teraz w link w opisie i w karcie. Natomiast dziś będę mówić o innym aspekcie tej budowy, a mianowicie o całym torowisku, które powstaje po stronie zachodniej. I zanim wyjdziecie z tego filmu, bo stwierdzicie, to bardziej dla miłośników kolejnictwa temat ciekawy, to niekoniecznie, bo w ten sposób możecie zobaczyć, jak wszystkie nowe pociągi będą docierać na samą stację kolejową oraz gdzie powstanie nowy mural, który będziecie mogli zobaczyć się patrząc bezpośrednio z okien pociągów. To wszystko w dzisiejszym materiale, a zaczynamy oczywiście od przyszłości, czyli obiektu MZ3, pod którym będą się znajdować trzy tory, z czego dwa będą prowadzić bezpośrednio do CPK. No, CPK, ewentualnie do Łodzi, tak czy siak ważne jest to, że tutaj będą pociągi wyjeżdżać z kolei dużych prędkości, która w tym miejscu będzie się kończyć na Warszawie Zachodniej. W tym miejscu jest na razie pozostawiona gazetowa i pustka technologiczna na nowy tor. Są takie dwie pustki na dwa nowe tory, gdzie pociągi będą mogły jeździć ładną prędkością 160 lub większą, jeżeli chodzi o kilometry na godzinę. I w tym miejscu pociągi będą zjeżdżać na dół i dalej pod Warszawa Czyste jechać w tunelu. A sama trzecia nawa, którą widzicie teraz po prawej stronie najbardziej, będzie przewidziana już teraz i będzie całkowicie wykorzystywana dla pociągów, które będą skręcać i jechać na Warszawa Czyste. Czemu to jest ważne? Warszawa Czyste to jedyny wjazd aktualnie do SKM-ki warszawskiej, która w ten sposób musi wprowadzać i wyprowadzać wszystkie pociągi ze swojej bazy utrzymaniowej. Z tej strony widzimy już powstającą pochylnię, a co do torów KDP, o których mówiłem przed chwilą, one na razie nie będą jakkolwiek tutaj budowane, tylko łącznie powstaje pustka technologiczna, czyli sam pusty obiekt, bez torowiska, bez sieci trakcyjnej i bez dalszej części. Dalsza część to oczywiście będzie tunel, który jest jeszcze aktualnie projektowany. A teraz inna ciekawostka. To wszystko znajduje się na obiekcie wiaduktowym, co oznacza, że na górze tory mają specjalne oznaczenie. Jak widzieliście, tutaj była cyferka 25, następnie te cyferki będą się coraz to bardziej zmniejszać i takie dziurki się znajdują dwie po dwóch stronach, już teraz są cztery dziurki i one się coraz to bardziej i rozszerzają, aż dojdziemy do numeru 0. Przy numerze 0 możemy zobaczyć, że te dwie dziurki rozszerzyły się do czterech dziurek i znajdują się przy pozostałych szynach z boku. Co to jest? To jest umiejscowienie i numeracja na podkładach do umiejscowienia szyny, która będzie odbijać pociągi. To jest szyna odbojnicowa, dzięki której pociągi, kiedy wypadną z torowiska, jadąc po obiekcie, przy obiektach wiaduktowych, przy mostach, czy jeżdżąc po tunelach, tak jak w tym miejscu, wrócą ponownie na swoje torowisko. Jak sama nazwa wskazuje, odbojnicowa, co oznacza, że pociągi się odbiją i wrócą na swoje torowisko i nie wykoleją się w tym miejscu. Jest to stosowane w takich miejscach, gdzie po prostu byłoby problematycznie, gdyby ten pociąg się wykoleił i żeby oczywiście wrócił ponownie na swoje torowisko i żeby nie było większych strat. W ten sposób jest to montowane na różnych obiektach i na podkładach właśnie mogliście zobaczyć, jak wygląda to umiejscowienie. Pozostałe podkłady, jak na przykład w tym miejscu, które się znajdują na dole, mają inny zupełnie profil. Dokładnie czemu taki profil jest, to nie udało mi się na razie uzyskać informacji, ale jak będę wiedzieć, to oczywiście Was poinformuję. Najprawdopodobniej to chodzi oczywiście o całą aerodynamikę i do składania siły na podłoże, które się znajduje na dole. W tym miejscu też widzimy cały nowy tor, który się znajduje na obiekcie MZ2, który zostanie oddany do użytku już
już we wrześniu tego roku. To po nim pociągi będą jechać na nowe perony, które teraz jeszcze powstają, czyli na peron 5 i 4, no i dalej na kolejne oczywiście perony. I tutaj jak widzimy właśnie te szyny odbojnicowe już są ustawione, jeszcze nie zamontowane, sam tor jest już w tym miejscu podbity i pociągi tędy będą mogły jechać w kierunku linii radomskiej lub raczej jechać z linii radomskiej na nowe perony Warszawy Zachodniej. Semafory już są ustawione po jednej i po drugiej stronie, że za chwilę zobaczycie jeszcze na jednym ujęciu, jak to jest ustawione. A tutaj dalej widzimy ładnie prezentujący się obiekt MZ1, przy którym dużo rzeczy się już teraz nie dzieje, więcej rzeczy się oczywiście dzieje na dole. Samo rozjazd tutaj się znajduje na tym obiekcie MZ1, który był oczywiście głośno mówiony, bo to jest jedno z większych wydarzeń w tym miejscu, czyli umiejscowienie rozjazdu na obiekcie stalowym. Pierwsza rzecz taka w Polsce się wydarzyła. Natomiast co ważne, sam rozjazd jeszcze nie jest użytkowany, ponieważ ten tor, na którym teraz przejechaliśmy, jeszcze nie jest użytkowany. To się oczywiście zmieni we wrześniu, tak jak powiedziałem przed chwilą, a na dole trwają prace przy budowie dwóch nowych torów, a właściwie nawet większej ilości. W tym miejscu też widzimy wzmocnienie obiektu, który jest stary. On tam, z tego co pamiętam, był niedawno demontowany, niedawno, na chyba Euro 2012, więc już jakiś czas temu. Natomiast jest jeszcze w całkiem niezłym stanie, więc on jest tylko i wyłącznie wzmacniany, nowe ścianki powstają i w ten sposób tory również z linii radomskiej będą mogły na spokojnie wjechać na kolejne to perony Warszawy Zachodniej, które w tym momencie powstają, czyli również na peron 5 czy peron 4, no i na pozostałe perony również. W tym miejscu będzie nowy zjazd, nowa pochylnia, nowy nasób kolejowy w tym miejscu będzie powstawać. Oczywiście nowa ścianka musiała powstać właśnie po stronie lewej, jak teraz lecimy, ponieważ same torowisko w tym miejscu będzie gęstsze, będzie więcej torów i po prostu trzeba było jakoś to zrobić, żeby wszystko się nie usypało i nie zasypało starych torów. Znaczy nowych torów, które w tym miejscu powstają, więc musiał ten tor zostać wyłączony z użytkowania, dlatego jedyny tor łączący aktualnie linię radomską z średnicą podmiejską, która jest aktualnie wyłączona, jest w tym momencie po jednym torze. Tylko i wyłącznie jeden tor, więc pociągi jeżdżą wahadłowo w bardzo ciekawych i różnych relacjach. Natomiast w tym miejscu możemy zobaczyć same prace sieciowców. Jeszcze przed chwilą były prace przy tym semaforze w tym miejscu. No i to wszystko się tutaj dzieje, ponieważ jak mówiłem przed chwilą, duża część z tych torów, które teraz widzicie i są w całkiem zaawansowanym etapie budowy, to oznacza, że we wrześniu będą oddawane wszystkie te tory, które całkiem ładnie już wyglądają i na nich jest już rozwieszana sieć trakcyjna, oczywiście w zależności od miejsca. No i co ważne, to jest ten graffiti, który widzieliśmy. Teraz zobaczymy sobie jeszcze raz z drugiej strony. Obiekt MZ2, który widzimy teraz po prawej stronie, jak widzicie, jest obsmarowany przez, no nie powiem czy warszawski graficiarzy, bo tego nie wiemy niestety, natomiast wiemy na pewno to, że smarują go jak mogą i niestety wygląda to kiepsko. Wiemy też, że wykonawca oczywiście to wszystko zmyje przed samym oddaniem do użytku tego obiektu, ale to się stanie nawet już niedługo, bo na początku najbliższego miesiąca, czyli na początku sierpnia, będzie rozpoczną tutaj się prace przy malowaniu nowego muralu, który w tym miejscu zasłoni całą tą ścianę i całe graffiti, które oczywiście wcześniej zostanie zmazane. Co będzie na tym muralu? Tego jeszcze nie wiemy, to jest słodka tajemnica. Ja już mam swoje przypuszczenia, mniej więcej, co może się tam powstać, ale dajcie mi znać w komentarzach, co według was powinno się znaleźć na tym muralu. Czy to może będzie rogatek, którego możecie zobaczyć często w reklamach i w kampaniach UTK, czy może jakiś inny cały pociąg PKP Intercity. Dajcie znać mi w komentarzach, a może po prostu narysujemy, namalujemy tam WKT-kę, jak to się znajduje na przykład w Grodzisku Mazowieckim. Takich murali tam jest całkiem dużo. Dajcie znać w komentarzach, co sugerujecie, żeby na tym obiekcie zostało namalowane, jaki mural tam powinien się pojawić, a już w kolejnym miesiącu będziemy mogli go podziwiać i zobaczymy, co faktycznie ostatecznie się tam pojawiło. Tymczasem tak mniej więcej zamyka się całe to torowisko Warszawy Zachodniej. Jak widzicie, dużo nowych torów w tym miejscu powstaje. Same tory całkowicie będą oddane do użytku w tym miejscu mniej więcej za rok, bo zachodnia będzie zakończona za rok, a przejście podziemne pół roku później, czyli mniej więcej na koniec 2024 roku. Teraz na koniec tu widzieliśmy Warszawa Włochy, czyli kolejną stację, która się w tym miejscu znajduje. I Warszawa Włochy też jest ciekawą stacją, bo ma dwa perony, ale jeden dwukrawędziowy, drugi jednokrawędziowy i tam też jest dosyć teraz dużo pociągów, bo wszystkie pociągi aktualnie w kierunku Warszawy Zachodniej od Warszawa Włochy, jeżeli jadą na peron drugi, muszą jechać po jednym torze wahadłowo. Oczywiście teraz peron drugi jest peronem krańcowym. Pociągi dalej na średnicę podmiejską nie jadą. Ale wcześniej, jeszcze miesiąc temu, to było duże utrudnienie, bo w ten sposób wszystkie pociągi w tej relacji
musiały jechać po jednym torze wahadłowo na średnicę podmiejską. Nie muszę wam chyba mówić, że wszystkie pociągi, które jechały z Pruszkowa czy z Błonia, miały problematyczny wjazd w ten sposób. Ten właśnie pociąg, który teraz widzicie, jedzie na dole, jedzie po torze wahadłowym, natomiast na górze pociągi z linii radomskiej teraz na Nową Zachodnią, a właściwie na peron 9, na spokojnie mogą sobie już śmigać górą po dwóch torach, co oznacza, że ma każdy kierunek swój własny tor i nie ma z tym większych problemów. Od razu odpowiadając oczywiście na pytania co do średnicy dalekobieżnej, jeżeli chodzi o wyjazd z Warszawa-Włochy, tutaj dużo lepiej nie ma, też tych torów nie ma aż tak dużo, natomiast oczywiście jest trochę lepiej ta sytuacja rozwiązana, bo tutaj jest już całe nowe torowisko i oczywiście jest dużo więcej nowych peronów w Warszawie Zachodniej. To było tyle z tego materiału. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej tych materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Takie ciekawostki, takie nowe inwestycje na Warszawie Zachodniej cały czas powstają. Pytanie tylko i wyłącznie, czy cały czas będę mógł wam to pokazywać w kolejnych miesiącach. Tymczasem do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!